Nie wiem, czy słyszeliście nową pieśń patriotyczną Ukrainy, ale jeśli tego jeszcze nie słyszeliście, to ja Wam oczywiście ją z chęcią pokażę. Także jeśli jesteście ciekawi, co tam u Bandery słychać, to ja oczywiście serdecznie zapraszam. Wszyscy wiemy, że słowo Bandera działa na Polaków jak płachta na byka. I obywatele Ukrainy też doskonale o tym wiedzą, bo to nie jest jakaś wiedza tajemna. I nie rzuca tutaj nikt żadnych tajemnych zaklęć w postaci łaciny kuchennej. Tak zwyczajnie chcemy po prostu, aby nas szanowano. A przede wszystkim, może przeproszono. Jak na razie nic z tego nie wychodzi. Jedyne, co można y, ostatnio spotkać, to coraz większa miłość do Bandery. Albo coraz większe okazywanie tej miłości. Jak czytałam ich w Wikipedii, to się okazuje, że oni uczą się o tym, że to Polacy zakłamują historię. I nasi uczeni również. I w ogóle, gdyby nie Polacy, to by takiej sytuacji nie było. A tu nagle na różnych kanałach na YouTube słychać taką patriotyczną pieśń. Posłuchajmy. Baćko nasz bander, Ukraina ma, ty My za możemy za to zakopać. Baćko nasz Oczywiście widać ile łapek w górę, ile w dół. Jednak możemy się domyślić, że te łapki w dół to raczej dają Polacy, a te w górę raczej dają Ukraińcy. Zresztą widać, że zachwalają, co widać po wielu komentarzach w sieci, możecie sobie poczytać. Zapraszam. Na TikToku też stało się to takim ukraińskim hitem. Wszyscy sobie tańczą do tej muzyki. Ekstra. Znalazłam znowuż y, artykuł na kresy.pl, który przedstawia, jaką wizję miała ta. Artystka. W sobotę 19 listopada ukraińska piosenkarka Krystonko opublikowała utwór Bandera, w którym użyła m.in. słów banderowskiej pieśni Ojciec nasz Bandera, Ukraina matka. Utwór został odtworzony ponad pół miliona razy. Napisałam, napisałem jest tutaj, tę piosenkę około pierwszej w nocy. Przyszedł mi do głowy pomysł, aby zrobić coś, co nie byłoby podobne do piosenek, które napisałam wcześniej. Chciałam być niełagodnym... I to jest tłumaczenie na polski, więc nie wiem, czy to dobre. Nie Chrystusem, ale Chrystino, która też potrafi pokazać charakter. Usiadłam do fortepianu i wtedy w mojej głowie rysowały się słowa. Ciało wroga spocznie na ukraińskiej czarnej ziemi. To zdanie tak bardzo utkwiło mi w głowie, że dosłownie w 10 minut napisałam całą piosenkę. Muza taka jest – i został wydany utwór, który wcale nie jest podobny do poprzednich. Na początku nawet siebie w nim... Nie rozpoznałam. Tak można czytać w opisie piosenki. Przypomnijmy, że słowa wykorzystane w piosence ukraińskiej piosenkarki zyskały ogromną popularność na Ukrainie w ramach akcji z 2021 roku. Akcja polegała na zamieszczeniu w sieci krótkich nagrań wideo, na których najczęściej dzieci i młodzież imitują śpiew. Rzadziej śpiewają e, pierwszej zwrotki pieśni: Baćko, Batko, Baćko chyba. Nasz Bandera, Ukraina ma do podkładu w postaci popularnej wersji tego utworu, w wykonaniu zespołu wokalnego jakiś tam, same udawane śpiewy były często celowo przerysowywane, na przykład z przesadną gestykulacją. Treść pierwszej w zwrotki w tłumaczeniu na język polski można przełożyć następująco. Ojcem naszym Bandera, Matką Ukraina, my za Ukrainę będziemy wojować. Soliści znanego lwowskiego chóru Dudaryk. Który często koncertuje w Polsce, przyłączyli się do flashmobu polegającego na wykonywaniu banderowskiej pieśni Ojciec, nasz, Bandera! I ja myślę, że polski rząd, jak i strona e, zachodnia. Cała powinni po powiedzieć w końcu stop, postawić jakieś granice i przekazać ludności ukraińskiej, że pewnych rzeczy po prostu nie wypada. Oczywiście historia naszych narodów jest taka dość zawiła. I można sobie wypominać błędy i że Polacy to byli tacy, a Ukraińcy to byli tacy. Okej, okay, ja to rozumiem. Tylko trzeba pamiętać, że w Polsce żyją ludzie, którzy pamiętają rzeź wołyńską. To nie było tak, że to było 300 lat temu. Myślę, że niektórzy ludzie myślą, że to było tak dawno, nie? Że nie mamy przodków, którzy to pamiętają. No, babcie nasze pamiętają. I właśnie to są ludzie, których dotknęła właśnie banderowska ręka. Idźcie im powiedzieć w twarz, że to nie jest takie istotne teraz. Dla nich jest. Bo ja uważam, że jednak powinniśmy bronić polskich ofiar rzeź wołyńskiej. Tym bardziej, że no teraz dla was to są może e, seniorzy. Ale wtedy to były małe dzieci. I tak sobie sprawdziłam, jak przedstawia to nasza Wikipedia, czyli źródło najbardziej powszechne, najbardziej dostępne i bezpłatne, rzekomo już niby weryfikowane przez Wikipedystów, także możemy uznać za dość sprawdzone. Co ona, co nasza Wikipedia mówi o rzezi Wołońskiej? Już wam czytam! Rzeź Wołyńska, ludopójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich przy aktywnym, częstym wsparciu miejscowej ludności przepraszam, ludności ukraińskiej wobec mniejszości polskiej, byłego województwa wołyńskiego II Rzeczpospolitej, w czasie wojny należącego do Komisariatu Rzeszy Ukraina. Podczas okupacji terenów II Rzeczpospolitej, III rzeszę w okresie od Lutego 1943 do lutego 1945. Ofiarami mordów, których kulminacja nastąpiła w lecie 1943 byli Polacy, w dużo mniejszej skali Rosjanie, Ukraińcy, Żydzi, Ormianie, Czesi i przedstawiciele innych narodowości zamieszkujących Wołyń. Nie jest znana dokładna ofiar, liczba ofiar, historycy szacują, że zginęło około 50-60 tysięcy Polaków i w odwecie 2-3 tysiące Ukraińców. Jak przedstawia to Wikipedia Ukraińska? Celem działań nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu była przede wszystkim chęć zapobieżenia przyszłym roszczeniom rządu polskiego na te ziemię, jak to miało miejsce po zakończeniu I wojny światowej. Kierownictwo UPA postrzegało ludność polską jako potencjalne wsparcie dla Niemiec i ZSRR. Na początku lata 43 roku siły UPA na Wołyniu. Liczyły według różnych źródeł od 3 do 5 tysięcy bojowników, a pod koniec roku osiągnęły od 8 do 12 tysięcy. Według akt y, dowod, dowódcy UPA, Klym Savur, ja nie wiem jak to się czyta, chyba tak, Dmitro w okresie styczeń-luty 1944 roku upowcy liczyli 6920 osób. Zamiast tego polskie oddziały partyzanckie w regionie liczyły zaledwie 1300 żołnierzy. A w bazach samoobrony działało około 3600 uzbrojonych osób. Polska policja Szulc w służbie nazistów, która brała udział w pacyfikacji wsi ukraińskich, liczyła około 2000 osób. 202 batalion Szulcman-Szulc. Szaft... Polskiej policji, policji Granatowej, który przy, przybył z generalnego gubernatorstwa, liczył 360 osób. W tradycyjnej histografii Polskiej postrzega się jako czystkę etniczną ludności wyłącznie polskiej. Po ukraińsku, jaka akcja w odpowiedzi na okrucieństwa Polaków wobec ukraińskiej ludności cywilnej? Temat ten został znacznie szerzej zbadany przez polskich historyków, którzy zajmują się tym problemem od zakończenia II wojny światowej. Prace polskich historyków charakteryzują się tendencją do wyolbrzymiania polskich ofiar poprzez zaliczanie do ofiar Polaków, którzy ukryli się i uciekli z masakry. Także widzicie, czego oni uczą w szkołach ukraińskich. I, za... I jaki oni mają stosunek do tej wersji, do tej wersji historii? Czy możemy od nich wymagać wiarę w naszych historyków? Pewnie nie, bo my nie wierzymy ich historykom. Co jest oczywiste. Tylko jeśli ja przychodzę do czyjegoś domu i ktoś mi mówi tak: słuchaj, u mnie się nie pali, bo to jest szkodliwe, bo to śmierdzi, bo ja tego nie lubię, nie toleruję, ja odpalam mu tego papierosa w domu. To czy on ma prawo zapaść mnie za w szasz i wywalić za drzwi? Ma. Czy ma jednak tolerować to, że moim zdaniem papierosy są smaczne, mi się zapach podoba i według mnie one w ogóle nie trują? Bo może musi to u siebie w domu tolerować. I generalnie, według mnie to papierosy są dobre. Ja uważam, że powinno się szanować właściciela tego mieszkania, do którego przylazłam, tak? Powinno szanować jego wartości. Generalnie jest taka zasada, że nie gryzie się ręki, która cię karmi. A to, to już taka. A tutaj trochę to wygląda jak plucie gospodarzą w twarz, nie? Nie pal, a ja sobie. I co mi zrobisz? Będę spalił. U mnie w moim kraju sąd powiedział, że palenie w domu jest legalne. Jak te banderowskie znaki, sąd też uznał za nienazistowskie. I oczywiście w Polsce też są wa wariaci, którzy gloryfikują osoby, o których lepiej byłoby już nie wspominać. O których może lepiej, żeby człowiek zapomniał. Są tacy. Nie mówcie, że nie. Różnica polega na tym, że to kurde prawie cały naród kocha banderę ukraiński. Nie jakaś część wariatów. A Polacy, którzy przeżyli rzeź wołyńską jeszcze kurde żyją. I patrzą jak Ukraińcy przyjeżdżają i śpiewają sobie banderowskie piosenki. No czy po prostu taki ludzki odruch szacunku do tych osób. Taki mały. Nie wypadałoby. A jeszcze bardziej boli, jak to Polak powie, że pff, co nam szkodzi? No to ludzie. I może nie jest to wypowiedź dzisiaj zgodna z kanonami poprawności politycznej zachodniej i wiele osób tutaj może czuć się delikatnie mówiąc urażonych. Ale mam to w dupie. I weszłam sobie na Instagram tejże artystki, jak zwykle poczytać sobie komentarze. Negatywne od kilku Polaków, pozytywne od Ukraińców, ale największa część y, komentarzy ukraińskich nie dotyczy tego, że ktoś gloryfikuje banderę, tylko dlatego, że ta kobieta, która śpiewa, y, ta artystka jest ubrana nie w takie barwy, jak powinna. To jest jedyny ich problem. Nie interesuje ich to, jak czują się Polacy. Co ich to obchodzi? Jeszcze mało do Ukraina zmienia nazwy ulic z rosyjskich na banderowskie. I powiem wam, że to trochę tak jakby z deszczu pod rynne. I oczywiście powinna być suwerennym krajem i nie powinniśmy się mieszać do tego, jak sobie te ulice nazywają. Jasne. Jednak to powinno dać Polakom jakiś taki obraz, jakieś takie zrozumienie całej tej sytuacji. I nie wiem, czy może w każdej szkole tak dla zasady powinni puszczać film Wołę, tak jakoś na myślę tylko. Czy co można jeszcze zrobić, żeby Polacy zrozumieli, że nasi poszkodowani Polacy, którzy byli wtedy dziećmi, są. Ważniejsi żyją wśród nas, patrzą na to wszystko, słuchają tych piosenek i do jasnej cholery, to chyba im właśnie należy się większy szacunek i pomoc. Nie? I uważam właśnie, że polski rząd powinien po, y, podjąć jasne stanowisko w tej sprawie. Jak to już kiedyś y, Kaczyński oczywiście powiedział. Jeszcze w 2017 roku powiedział, że z banderą do Polski nie wejdziecie. Gdzie jesteś, Jarosławie? Jak dzieją się takie rzeczy? Zajmujesz się kobietami, o nic. A o nich nic nie wiesz, zajmujesz się dziećmi, też o nich nie masz zielonego pojęcia, aborcją też chyba udział w niej nigdy nie brałeś i nie miałeś potrzeby, e, ślubami, mężami, żonami się zajmujesz, też nie wiesz o czym mówisz w ogóle, ale jakbyś się mógł zająć. Tym, co powinieneś, no to ci się nie chce, bo tutaj trzeba byłoby faktycznie coś zrobić, a nie tylko pieprzyć głupoty. Wspieramy niepodległość Ukrainy, rozwój demokracji w tym kraju, jednak nie zrezygnujemy z upominania się o prawdę, powiedział szef PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z Gazetą Polską. I to jest artykuł z 2017 roku. Jakiś czas temu długo rozmawiałem z prezydentem Poroszenką i powiedziałem mu wprost, z banderą do Europy nie wejdziecie, trzeba wybrać albo integrację z Zachodem i odrzucenie tradycji UPA, albo Wschód i wszystko, co się z nim wiąże. I takie zasady powinno się przypomnieć teraz e, panu Zełęckiemu, ale nie, nie ma odważnych w tym kraju, żeby przypomniał. Teraz to już jest niezgodne z poprawnością polityczną. Teraz Kaczyński, zaraz powie, że on w ogóle tego nie powiedział. Jeszcze mam dla was ciekawostkę. W opisie filmu na YouTube dam wam link do kanału, e, zaraz wam przeczytam. Kanał Tu Historia Joanna Jasticzak. Wkleję wam w opis filmu. Link do wywiadu, tutaj wam pozwolę sobie puścić urywki wywiadu tej pani chyba z tego kanału i kobiety, która przeżyła rzeź wołyńską. Dla mnie wstrząsające, urywki wam puszczę. Jest to wywiad puszczony 8 miesięcy temu na YouTubie z Polką właśnie, która przeżyła rzeź wołyńską. Także posłuchajmy tych fragmentów, a na co... Jeśli chodzi o całość, zapraszam właśnie na kanał Pani Joanny. Tego zamordowali, tamtego i w jaki sposób opowiadali to. Przecież nieraz było tak, że ja pod łóżkiem przesiedziałam i usłyszałam coś, bo rodzice nas wypędzali, nie dawali nam słuchać. Ale dzień w dzień z bratem musieliśmy pilnować, czy ktoś do nas nie idzie. A oni nam od tej pory. Otwierały okna i Ukraińki bardzo często krzyczały, że pokolana będzie krew Polaków. I tośmy, jakby szły do kościoła, czy gdziekolwiek, tak krzyczały do nas. taki sposób. Od tego dnia już tak u nas taka atmosfera już była tej nienawiści. I to są właśnie ludzie, o których nie wolno nam zapomnieć. Ważniejsze jest to, że mi nie wolno było mówić, jak zginęli moi rodzice i kto zamordował moich rodziców. Napisam w pierwszym. Y Życiorysie się napisałam, że, nie, że banderowcy rozstrzelali moich rodziców. To jest historia, która pisała się na ich oczach. I każdy Ukraińc powinien tę historię usłyszeć. Bo wytłumaczyć to już się chyba nie da. Bo tyle, co w czasie historii od pierwszej do II wojny światowej dalej przeżyły polskie dzieci i dzieci polskiego pochodzenia, to nie da się tego zmieścić w jednej książce, w jednym filmie. Bo to jest tak duża ilość skrzywdzonych dzieci. I nie można też w jeden dzień o tym po prostu zapomnieć. Także kochani, dajcie znać, czy polski rząd powinien po w końcu postawić granicę? Czy Jarosław Kaczyński te słowa, które wypowiedział do Poroszenki, powinien przypomnieć jeszcze Załońskiemu? Czy ktoś w końcu powinien powiedzieć stop i przestać obrażać Polaków, którzy przeżyli rzeź wołyńską? Czy ktoś się powinien za to w końcu wziąć? Czy wszyscy, którzy uważają, że należą nam się przeprosiny, że nie wolno obrażać Polaków, którzy przeżyli rzeź wołyńską, Będą dalej uznawani za wariatów. Dajcie, kochani, znać w komentarzach, co myślicie o całej sytuacji, a ja was buziam. Pa!